Witam wszystkich serdecznie. Stoję właśnie pod domem, który jak i dla mnie i dla Was jest naprawdę wielką zagadką. Do tej pory nie dowiedziałem się, co tu się naprawdę stało, że dom został opuszczony. Jednak postanowiłem jeszcze raz tutaj przyjść i sprawdzić, jak to wygląda po 7 miesiącach. Zapraszam. Ostatnio, kiedy tu byłem, opuściłem właśnie ten obiekt, do którego idę. Ze względu na to, że było już praktycznie ciemno i bardzo szybko zapadał zmrok, a interesowało mnie główny budynek. Piec, chyba własnej roboty, wygląda jakby był robiony z beczki. Nie ma tutaj nic ciekawego, dlatego udamy się od razu do środka. Maszyna dalej stoi. Na samym wejściu widać, że praktycznie nic nie jest ruszone. Tylko nie byłem właśnie tym kameraliku z tyłu. Spróbuję się tam dostać jeszcze. Jak już wspomniałem w wcześniejszym filmie, mieszkała tu wielodzietna rodzina. Z tego, co dowiedziałem się po tej eksploracji, troszeczkę rozwiązuje sprawę. Z tego, co wiadomo, ojciec tych dzieci siedzi w więzieniu. To mi opowiedział jeden z Belgów. Czy to jest prawda, czy poniosła go fantazja, to wie tylko on. A druga, dość istotna sprawa to to, że do końca tego roku mają podjąć decyzję co do zburzenia tutaj tego domu. Władze chcą podjąć taką decyzję ze względu na bezpieczeństwo. Coraz więcej ludzi się kręci tutaj i w końcu komuś się coś stanie i będą z tego tylko problemy. Kto widział wcześniejszy film, to widzi, że niewiele się tutaj zmieniło. Może brakuje kilku rzeczy. O, i tego tu nie było na pewno. Czyli ktoś poprzenosił tutaj. O, a tu mamy kolekcję wazoników. Może kilku brakuje, ale jednak faktycznie większość została. W tym pomieszczeniu była największa graciarnia. I jak widać, jest dalej. Tylko tak jakby były rzeczy wszystkie bardziej porozrzucane.
Dobra, przejdźmy może do reszty pomieszczeń. Tu już każdy wszystko widział. O, mini bilard. W tym miejscu znajdował się najprawdopodobniej sklep z wędlinami. Ostatnio nie było tego za bardzo widać, bo było już strasznie ciemno. Tu znalazłem kolejną kolekcję wazoników, tym razem jeszcze mniejsze. Niestety w niektórych miejscach muszę gasić lampkę, ze względu na to, że są okna sąsiadów. Najważniejsze miejsce, które chciałem dzisiaj zobaczyć. Sprawdźmy, czy niezwykła kolekcja win dalej jest. O, proszę. Jak widzicie, wina, które pozostawiłem ostatnio, stoją w tym samym miejscu. To oznacza, że tak, był tutaj ktoś, ale nikt tego nie dotknął. '79. rocznik. Powiem wam, że aż mam ochotę spróbować jednego. Czy to jeszcze jest dobre? Ale niestety jestem autem, więc nic tego nie będzie. A teraz zapraszam już na eksplorację reszty domu. Oj, widzę, że ktoś wyłamał drzwi. Albo same spadły, ale nie sądzę, że byłoby tutaj taka wilgoć, żeby ta szafa się posypała sama. Widać, że gry ktoś powyciągał z pudełek. Może sobie grali tutaj, nie wiem.
Wejdziemy jeszcze sobie na strych. Strych też jest bardzo ciekawy. I ta niesamowita kolekcja Pormo, jak na tak świętą rodzinę, jest to nieco dziwne. Jest tu kilkadziesiąt kaset VHS z różnymi filmami. Tu też widać, że nic nie znikło stąd. Ciekawi mnie jeszcze właśnie to miejsce, bo tutaj ostatnio nie byłem. Chyba się skuszę, żeby tam zejść na dół. Tam jeszcze coś jest na dole. Postaram się jakoś później zejść tam, o ile znajdę wejście. A co to za maszyna? Nie mam pojęcia. Jeśli ktoś z Was wie, co to za sprzęt, napiszcie pod filmikiem. Jestem bardzo ciekawy. Znalazłem wejście do tego garażu. Zaraz będzie. O, tu mamy chyba safe. Najprawdopodobniej. Tylko w środku są słoiki. No, trochę niepraktyczna półeczka. No, bardzo dużo jest tutaj sprzętu ogrodniczego. Mamy tutaj kosiarki. Dmuchawę do liści i na regałach bardzo dużo narzędzi. W sumie to by było wszystko chyba z tego filmiku. Jeśli ktoś ma trochę więcej czasu, zapraszam na obejrzenie jeszcze kilku zdjęć zrobionych z środka. I pozdrawiam wszystkich.